Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na konferencji prasowej poświęconej między innymi reakcjom władz polskich na wybór nowego papieża, ale w międzyczasie media doniosły, ujawniły fakt znęcania się, poniżania duchownych, księży, ministrantów przez biskupa Sławoja Leszka Głodzia. Wysyłał on ich po aktimel, kiedy był pijany i robił burdy pijackie. Ja w trosce o tych biednych kleryków chciałbym ufundować biskupowi Głodziowi do dyspozycji codziennie taki czteropak aktimela. Podam swój adres e-mailowy, jeżeli do mnie napisze, mogę mu dostarczać kurierem codziennie czteropak. Są różne smaki, klasyczne, żeby tylko przestał się znęcać nad tymi biednymi klerykami. Co do wyboru papieża, stanowisko władz polskich jest żenujące, pokazuje, że jesteśmy krajem podległym Watykanowi, ale ja z nadzieją patrzę na wybór nowego papieża. Mam nadzieję, że jako Argentyńczyk w końcu ujawni wszystkie fakty dotyczące zbrodni, ukrywania zbrodniarzy wojennych po II wojnie światowej, między innymi przez organizację Odessa, za pośrednictwem których SS-mani, ale nie tylko, żołnierze również popełniający okrutne morderstwa, byli ukrywani w Argentynie. Takich osób, jak władze argentyńskie podawały, jest nawet kilkadziesiąt tysięcy, które w Argentynie dożyły późnej starości, a były dzięki właśnie aktywności Kościoła i wielu duchownych wywożeni z Europy do krajów Ameryki Południowej czy do krajów arabskich, gdzie mogli sobie dostatnio żyć, otrzymywali nawet pieniądze. Chciałbym, żeby też papież Franciszek I pochylił się nad problemem pedofilii, pijaństwa wśród duchownych i żeby w końcu zadbał o to, żeby nie tylko w takich krajach jak Stany Zjednoczone, ale również w Polsce, żeby ofiary pedofilii mogły otrzymać godne zadośćuczynienie. A biorąc pod uwagę ostatnie czy pierwsze deklaracje papieża, że będzie to Kościół ubogi dla ubogich, to chcielibyśmy, żeby chociaż 50% majątku okradzionego z Polski, żeby przy pomocy między innymi Komisji Majątkowej, żeby po prostu Kościół zwrócił i przekazał dla ofiar pedofilii, dla osób ubogich, dla osób, które po prostu nie są w stanie w Polsce godnie żyć z różnych powodów. Tak, proszę Państwa, póki jeszcze nowy papież nie zrobił pierestrojki w Kościele, póki nie ma głasności, no, dziwi nas bardzo to zadęcie polskich władz wobec jego wyboru, no, bo tak jak kolega wspomniał, poza deklaracjami nie ma jeszcze żadnych dowodów na to, że będzie to jakiś pontyfikat przełomu. Natomiast depesza, którą wystosował z okazji wyboru papieża Franciszka I premier Donald Tusk, jest no, w naszym przekonaniu niepotrzebnym i szkodliwym dla Polski hołdem złożonym temu szefowi jednej z organizacji religijnych. Ja przeczytam tę depeszę. Prezes Rady Ministrów w depeszy zapewnił o dalszym umacnianiu przez Polskę więzi i współpracy ze Stolicą Apostolską w obronie kultury chrześcijańskiej w Europie i na świecie. Więc jest to obciach, deklaracja obrony wartości chrześcijańskich, czyli jednej religii, no nie wpisuje się zupełnie w dzisiejszy świat pluralistyczny. Żaden z poważnych szefów rządów czy przywódców państw nie stoi za jedną religią, za jednym kościołem, bo wie, że zantagonizuje pomiędzy sobą inne kościoły, że wyjdzie na tego oszołowa, który wznieca jakieś konflikty. Nie ma czegoś takiego jak wojny religijne już na szczęście w Europie. Więc ja się pytam premiera Donalda Tuska, na czym ma polegać ta obrona wartości chrześcijańskich?
i pomoc Polski, stolicy apostolskiej tak zwanej, w obronie wartości chrześcijańskich w Europie i na świecie. Czy może będzie to polegać na zorganizowaniu jakiejś nowej wyprawy krzyżowej na przykład? Tylko dokąd? Bo w Iraku już jesteśmy. Na czym ma polegać ta obrona i co my będziemy z tego mieli? Bo każdy szef rządu powinien merkantylnie przekalkulować, jakie konkretne korzyści odniesie z jakiegoś sojuszu, tak oficjalnie, bezpardonowo deklarowanego. Chcę Państwa poinformować, jeśli Państwo nie wiecie, że tylko Donald Tusk i prezydent Iranu w taki sposób zareagowali, w tak wylewny sposób zareagowali na wybór Franciszka I. Tak jak kolega powiedział, bez żadnych powodów. Jeszcze się nic nie stało. To, że papież wyszedł z papa mobile czy złamał paznokcia, nie świadczy o tym, że będzie to jakiś wielki przełom. A tymczasem takie deklaracje, takie depesze wiernopoddańcze szkodzą wizerunkowi Polski. Szkodzą na przykład w Rosji, gdzie tradycyjnie Rosjanie będą się bać prozelityzmu, nawracania prawosławnych przez polskich katolików. Zresztą Senat obficie dotuje to nawracanie, finansując księżom, misjonarzom z Polski katolickim wyprawy, budując plebanie, kościoły na wschodzie, na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji. Jest to sprzeczne z zasadą neutralności światopoglądowej państwa. Podobnie, czy nawet powiedzmy w samej Ameryce Łacińskiej, gdzie aktualnie wciąż trwają protesty przeciwko wyborowi Franciszka I, protesty ze strony rodzin, ofiar, tysięcy ofiar zamordowanych przez juntę wojskową, z którą Franciszek niewątpliwie współpracował. Prawdopodobnie było tak, że najpierw zadenuncjował tych dwóch księży, o których słyszeliśmy pewnie wszyscy, a później, bojąc się, że zostaną zamordowani, jednak ich w ostatniej chwili obronił. Ale współpraca i deklaracja oficjalna księdza ówczesnego, dzisiaj papieża, była, jest faktem, tak jak ogromnej większości episkopatu Argentyny. Tak więc pytamy się, dzisiaj zadałem to pytanie w informacji, w pytaniach bieżących premierowi, zadałem pytanie, czemu to ma służyć? Czemu ma służyć aż takie epatowanie sojuszem Polski, kraju bądź co bądź neutralnego światopoglądowo, przynajmniej oficjalnie, z jedną religią, z jednym wyznaniem? Dziękuję bardzo. No cóż, niestety pan premier Donald Tusk i pan prezydent Bronisław Komorowski na pokaz starają się przedstawić Polskę jako kraj poddańczy, a tą depeszę, o której mówił Roman Kotliński, dotyczącą obrony wartości, to domyślam się, że właśnie chodziło o czysto pobudki merkantylne, o wartości stricte materialne, a nie jakiekolwiek inne uniwersalne wartości filozoficzne, tylko chodzi o wartości materialne. I pierwszym z brzegu, ostatnim przykładem obrony tych wartości jest, proszę Państwa, likwidacja funduszu kościelnego. Likwidacja funduszu kościelnego polega na umożliwieniu Kościołowi otrzymania co najmniej kilkukrotnie większych wpływów niż poprzednio. Także 100 milionów pan minister Boni chce na kilkaset milionów złotych zamienić dla Kościoła. Podobnie było z komisją majątkową, która likwidacja komisji majątkowej oznaczała i oznaczało usankcjonowanie wszystkich decyzji, często podejmowanych z naruszeniem prawa, albo właściwie każda, można powiedzieć, decyzja była podjęta z naruszeniem prawa przez organ niekonstytucyjny, który nie było instancji odwoławczej, więc ja myślę, że pan premier Donald Tusk stricte chce bronić wartości wpływów finansowych Kościoła w Polsce, najbogatszej instytucji w Polsce, największego posiadacza ziemskiego w Polsce i największego beneficjenta środków unijnych. Myślę, kolego, że na koniec wypijemy jednak zdrowie naszego papieża, naszego w sensie oficjalnym polskim, bo tak się o nim mówi.
żeby nie było, że źle mu życzymy, bo życzymy mu dobrze, a ponieważ nasza audycja zawiera lokowanie produktu, więc myślę, że nie będzie to reklamą zbyt obcesową, aby nikt nie mówił, że źle życzymy papieżowi Franciszkowi, pijemy jego zdrowie. Sławoju Leszku Głodziu, nie idź tą drogą, nie poniżaj, nie upokarzaj, nie znęcaj się nad swoimi duchownymi. Oni ci ślubowali posłuszeństwo, ale godność ludzka jest najważniejsza. Pamiętaj o tym, u mnie zawsze otrzymasz aktimel. Dopóki będzie produkowany, zadzwoń do mnie. W każdej chwili czteropak otrzymasz. Dowolny smak zdobędę dla ciebie nawet w całodobowych delikatesach. Zdrowie. Jego zdrowie również. Dziękuję mu uprzejmie. Chyba, że państwo macie pytania jakieś. Dziękujemy.